are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy... Jezu, prawie powiedziałem w Dark Souls, w Just Cause 3. Jak widzicie, jesteśmy w totalnie nowej prowincji, w jednej z ostatnich, które muszę jeszcze wyczyścić. To się nie uda. Przejdźmy do trochę bardziej konwencjonalnych. Chyba nie, tak, to zostawimy. Dobra, dawaj. Dlatego nie... Dobra. O, jak miło. Żegnam. No widzisz to. Dobra, bo tutaj to bym chciał sobie przejąć. Z działka skorzystać. Tyle ściszy, bo jest trochę za głośno. Jeszcze radar. No i pozbycie teraz tylko tych dwóch i będzie... To już koniec. Jest tak to dziwnie wyglądało teraz. What's happening out there? Respond immediately. Ja się powinien zapytać, co się właśnie stało. Halo, dlaczego? Dlaczego ja tak nagle poleciałem na dno tej zatoczki? Dobra, nieważne. Okej, okay, następne w kolejności będzie... Będą te dwa miasta, więc... Dobra, najpierw polecimy do tego. Co? Nie! Kurde, nie fast travelem. Chciałem sobie śmigłowiec przywołać. No dobra, trudno. Jak już mi wybrało, to wybrało. Jazda. O, na start zajmiemy się od razu tą frugmentką propagandową, no bo niestety są mega wkurwiające te propagandówki. U mnie przez tak czasami ciężko jest je potem zlokalizować, jeśli w całym mieście bujają. These babies stick to anything. Nie? To jest co? Coś z transporterem. Rebelliant nie żyje. O, dwa heady z rzędu, ładnie. Żony reporter. Hopka w górę. Czemu kurde wyłączyć tego... Kurwa, muszę tego moda wyłączyć, żeby to przestało tak właśnie... Żeby przestało tak długo doładowywać, kurde, tę bombeczkę. That was him. Szczekaczka, tu jest gdzieś do znalezienia chyba taśma. O, o, albo nie, system nasłuchowy, ale dobra, to systemem zajmiemy się indziej. We've lost him. Dobra, tu jest pomnik, bo pomnika niestety nie załatwię. O, ale dobra, w sumie, skoro już mi zlokalizował system nasłuchowy i nie jesteśmy w trakcie awantury żadnej, no to... Próbujmy się tego pozbyć. Dobra, kolejny jest gdzieś tam. Dobra, dawaj. Ale wiadomo, to mi wykrywa też właśnie te duże nagrania.
Oj, akurat gdzieś byłem blisko, no ale dobra. Nagrania sobie potem będę zbierał. Zobaczamy. Okej, 50 sekund i jeszcze mam 2 do znalezienia. No myślę, że się uda. Spokojnie. Zlokalizować. O, tutaj coś jeszcze przy okazji. Taśma di Ravello. Chyba już jestem obok. Day 1712. Rosa Manuela absconded with a few advisors, seeking political asylum in South America. She predicted my pardon of rule too quickly. I must be cautious with her. She will not give up easily. While she draws breath, my absolute rule can be challenged. Ja pierdolę, nie wiem. Za bardzo zwlekałem. Już teraz trwa zadyma, no to niestety nie mogę wyłączyć tego systemu nasłuchowego, więc zajmijmy się innymi rzeczami w takim razie. Tutaj na przykład właśnie ten pomnik i tak dalej, i tak dalej. Ale patrzcie, od razu trzeci level, bo to próbowałem wyłączyć. Czyli jednak ma też znaczenie, co próbuję uskutecznić. Panie Dziejaszku, jak to... Proszę, letting loose. No, gotowy? Jak to miło, że żeś tutaj tym przyleciał. Darmowy helikopterek dla mnie. Bardzo. I dzięki temu też bardzo łatwo przejmiemy sobie ten. This is HQ. Additional support incoming shortly. To jeszcze nie pójdzie. Wieża poszła w stronę podstacji. Jeden talerz, drugi talerz, żeby tu napierdalają po tym grupie. This is HQ. All hands on deck. O, czekaj, dobra, już się. Dobra, oni tutaj tak zaraz zniszczą, coś podolać. Ale właśnie, teraz muszę jeszcze... Come on. No, nie! Kurde! O, kolejny helikopter. No to dziękuję. Żegnam panie Jaszku. Seriously? Seriously? Jak już gazowałem ponad budynkiem, to musiałeś, Rico, dać gazu, kiedy śmigło już zeszło poniżej bezpiecznego progu, co? Trudno. Ale jeden plus jest tego taki, że ten poziom powinien się nabić. Znaczy wynabić, powinien zostać ten... No, o właśnie, poziom spustoszenia został, czy jak teraz wezwę tu rebeliantów. Wiesz, to nie wyjebane w ogóle. Bardzo jeszcze tak, tutaj jest broń, gdzie mogę jeszcze zadać rebeliantów. Sending ground reinforcements to your position. Jeszcze muszę w jedne miejsce ich wezwać, żeby to się zaliczyło jako wykonane. Niż jeszcze. Nie? O, a propos. Zajmijcie się nimi, panowie. Kurde, jest gdzieś taka beczka, która leci, kurde, w powietrze. Bo jest na to jedno trofeum i chcę to, kurde, zdobyć, ale to chyba niestety nie tutaj. Muszę zobaczyć. Chyba, że taka zwykła też się liczy. Bo nie widzę tej konkretnej. Zobaczmy. O, a nie, czekaj, jest. No kurde, zabili mi typa, zanim odleciał! Ludzie, no jak raz, naprawdę! Dobra. Spróbujmy się teraz pozbyć tego systemu nasłuchowego. No tak, tylko oczywiście jeszcze trwa obława. Nie, właśnie, tak, a propos, bo nie pokazałem wam jeszcze tego, co się w modach zmieniło.
moty destrukcji, ładunków wybuchowych, broni, uwięzi, podróży, pojazdów, dobra, pojazdów lądowych jeszcze nie, ale maszyn latających i jednostek pływających mam maksymalnie ulepszone, czy no mam wszystkie włączone, to jest lepiej powiedziane, myślę. Aczkolwiek nie są to jeszcze wszystkie wyzwania, bo jak widzicie, tutaj mam jeszcze dwa wyzwania do zrobienia, tutaj mam jeszcze trzy, tu mam jeszcze pięć wyzwań, jeśli chodzi o wyścigi. A właśnie, tutaj jeszcze nie mam wszystkiego nawet odblokowanego. Tutaj mam jeszcze cztery wyzwania, uwięź jest akurat już wszystko. Jedno wyzwanie broni mi jeszcze gdzieś zostało, dwa wyzwania ładunków wybuchowych i jedno wyzwanie destrukcji. No i tutaj jeszcze podniebna forteca i lądowa inwazja mechów. Jedno i drugie chcę naprawdę wykonać, ale mówię, na razie jako iż to jest ostatnia prowincja, jaką w ogóle muszę... prowincja to w ogóle po biedy. Ostatnie w ogóle miejscówki, jakie muszę wyzwolić, bo mam cztery tylko prowincje do wyzwolenia. No to stwierdziłem, że mogę je przejąć z wami, no bo to akurat jest coś, co myślę fajnie się ogląda. Wiecie, po prostu no, czysta destrukcja, nie? No poza oczywiście tymi skanerami nasłuchowymi, bo tego to nawet ja, kurde, nie lubię oglądać. No, trzymaj się. Proszę bardzo. Dobra, tutaj czysto. Dobra, tam potem wrócę ewentualnie. Patrzcie, to jest to, nie? Bo za długo mi zajęło, kurde, szukanie tego, czy szukanie. Latanie po prostu tak wolno do tych punkcików. Mam, kurde, przyspieszenie tego, tej uwięzi, a sam z tego jeszcze jak idiota nie skorzystałem. O, mi schować ten spadochron. No i teraz. Tyk. System wyłączony. Cyk. Tutaj mamy billboardzik, który jest piorunem. To był ostatni. Jeszcze dzisiaj jedna szczekaczka została. No i pięknie. Lecimy. I tam jest gdzieś chyba nagranie kolejne Diravelo, tak mi się wydaje. O, pa. Już było. Które? Day 1740. A military raid of Rose Manuela's main campaign office revealed more documents linking her to the death of President Dante. Further investigation revealed money flowing to a growing rebellion in the south through an ex-general, DeLuca. I must say, those men at the agency do good work. Ja wracam do tego, co chciałem powiedzieć. No wiecie, nie do końca jest to ciężko znaleźć przez znaczniki, tylko ciężko jest to znaleźć, bo znaczników, głównie na tej wyspie, było naprawdę sporo. A połowa z nich to były nie nagrania Diravelo, tylko jakieś te... Tylko jakieś kawałki tych... kawałki klasyka, kapliczki rebeliantów i Bóg wie co jeszcze, to naprawdę. Już nie pamiętam, co ja to jeszcze zgarniałem z tych znaczników. Ale strasznie dużo tego było, takich pierdół praktycznie. Mnie osobiście bardziej te nagrania interesują niż części klasyka. Czy ja mam ten helikopter? So great! Diravelo's militia has been ousted from Nacre. Good riddance to their brutish, oppressive ways. Let's... Czy wróć? Mam, znaczy wróć, nie... Mam, znaczy się tego, ale... Wolę to sobie stawić na później. Dobra. Śmigłowiec poproszę. Tylko tutaj jeszcze odznaczę sobie tego... Ten przelocik. No i polecimy sobie... Keep fighting the fight! Ja mam jeszcze markerów tak w ogóle? Okej, mam prawie full. Tak więc o to się nie muszę martwić. Pyk. O, ale najlepsze w tym... Najlepsze co mogło być, to jest właśnie ta dostępność, kurde, od razu tych maszyn. Przez to teraz jak na przykład zniszczą mi tego helikoptera, dopóki mam markery, to mogę go przyzywać w nieskończoność. To jest zajebiste. Bo właśnie to... Bo to najbardziej zsiew z tego, bo najpierw to trwa... W sumie? Zobaczmy właśnie, ile to trwa bez tego upgrade'u. Nie, nitro, szybsze uzupełnianie się. 50% szybka. Wyłączmy to i zobaczmy teraz. 40 minut!
40 minut. Bez ulepszania. 50% no to wiadomo. 20 minut. No i pyk. 40 minut to już jest mega długo. Szczerze, nawet te 20 minut to jest długo, jak się kurde... cały czas, tak jak ja na przykład, ciągle... Może nie tyle sterczy, ale... Ja po prostu, wiecie... Latam często od mapy po mapie, w tej i we w te, no i potem... Trochę nie powiem, boli mnie fakt, że nie jestem w stanie mieć... Na już helikoptera i potem albo latam po prostu i albo się fast traveluję tam, gdzie wiem, że ten helikopter jest... Albo liczę, że zadymam i ten helikopter, wiecie... Sama ta, nie? Czemu się teraz nakładka z Nvidii pokazuje, no halo? Nieważne. Tu jeszcze tak kuczki w prawo. Serio drzewo stankowało. Dobra, jeszcze dwie szczekaczki zostały. To jest jedna, tam jest druga. Jedna. Big mistake, guys. Engaging the target. Okay. All units converge on the following coordinates. Żeby tylko mierzyć. Trafi? Dobra, wyżej. Teraz trafi? Dokładnie. Jeszcze jeden. Ja po prostu zrobię sobie kółeczko wokół. Dobra, do tego teraz chcę. O, jest tutaj. Czekam. Okej, okay, teraz już tylko wszystko, co jest w tym posterunku zostało. No. Teraz po prostu siejemy syf, chaos, rozpierdol. No, jeszcze raz. Proszę bardzo. Nawet mogę zrezygnować z helikoptera. No i tak muszę z niego wyjść, żeby wezwać rebeliantów, to jest po pierwsze, a po drugie... Muszę z niego wyjść, żeby... Policja? Będzie muszę wyjść, żeby flagę się zmienić. Pyk. No i do flagi w tamtą stronę. Hop. No i bueno. Wiadomo, mogę ten helikopter po prostu tutaj zostawić, no ale po co mam go zostawiać, skoro mogę sobie momentalnie go przyzwać. Ty, i w sumie, żeby nie marnować czasu, zrobię to od razu. Pyk. Pyk. I zmieniam flagę. Idealnie, idealnie, prawie kurde idealnie wymierzony timing miałem. Okej. Okay. You are no longer welcome here. Halo. Okej, okay, chyba jednak tego nie do końca to jednak przemyślałem, widzę. Helikopter się zdematerializował. Do you hear something amazing? The town of Vistra Dracon has been liberated. Continue the fight, my friends. Jak wiem, przez chwilę, wiesz, że miałem takie ty, a może jak strzelę, to będzie taki większy wybuch. No na szczęście nie było. Jakby się nagle po prostu zrobił niewidzialny ten... Samolot, no to czy samolot, na helikopter, to by było to jednak trochę dziwne, nie uważacie? Dobra, no i do celaty teraz lecimy. No ale to jest najlepsze, bo kurde, przejmowanie helikopterami, zwłaszcza tym helikopterem, tych miejscówek, to jest dziecinna igraszka tak naprawdę. Ja mógł tak naprawdę wlecieć do każdego z tych miast, zrobić wielki rozpierdol, i zostawić sobie tylko flagi, tylko kolejno latać od miasta do miasta i tylko flagi zmieniać. Ale kurde, to już aż szkoda potem sobie to odpuścić, nie? A tu już widzę billboardzik. Się chowa. No, troszkę do tyłu, żeby strzelić. Nie! Nie o to mi chodziło. Someone report. What's the situation? Okej, dwa markery mi jeszcze zostały.
Będę musiał sobie uzupełnić. Report. Dobra, na szczęście nie spadło za blisko tej skały, więc będę w stanie normalnie odlecieć. Chociaż w sumie, gdyby spadło za blisko, to po prostu odciągnął linką, nie? Tak więc żegnamy ten bardzo brzydki pomnik. Here we go. Reportem, ten rakiet, żeby nabić spustoszenia. No, tylko to jest teraz ten problem, nie? Że niestety to jest bardzo mały posterunek i nie ma tutaj za dużo elementów, tych elementów chaosu, przez co właśnie. Understood. We are providing additional manpower at your location. A niestety rozwalanie szczekaczek i innych tych elementów poza posterunkiem się do tego chaosu nie wlicza. Oh, sloppy. Kurde, jak to jeszcze trafi. Rico, błagam cię. Bym puścił. Teraz te pociski mogę najpierw będą więcej nabijały tego spustoszenia. Zobaczcie, to jednak, chyba to jednak zdaje egzamin. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Kurde, zaś system nasłuchowy. O ty, chodź, czekaj, przecież ja tego nie muszę wyłączyć tak normalnie, ja to mogę po prostu zniszczyć. W sensie, wysadzić to w cholerę, nie? O, tutaj jest na przykład. Bo mogę to zrobić, prawda? Nie, niestety nie. Żegnam panów. A dobra, kurwa. Situation has escalated. Additional reinforcements on route. No. Jedną stronę. Drugiej stronę. O Jezu, 6 skanerów nasłuchowych tu jest? Przesady, ludzie. Get to the following coordinates immediately. Troop support inbound. Hang in there, ground team. Czy ty jest głupie? Czym ja tego nie mogę po prostu rozstrzelać? Albo wysadzić w powietrze. Do not let him escape. Ouch. A wiecie, co jest najgorsze? Że im dłużej ta walka będzie trwała, tym gorzej dla mnie. Wiecie jeszcze, bo ciężko jest potem uciec z 5 levelu za dymę. Nie jest to niemożliwe, ale jest bardzo trudne. Teraz co tu znalazło? Kolejną taśmę? Ja. Dobra, ta się nie odtworzy, bo jestem w trakcie walki. O, ale dobra. Poczekamy na tym dachu, aż przejdzie. Cała ta walka. W ogóle też ciekawe, tutaj wybuchy, eksplozja, ona sobie trzyduje bombę, nie? Wskażcie mi drugą osobę. Wskażcie mi drugą osobę, które na dźwięk eksplozji, rakiet, granatów, czy jakichkolwiek innych rzeczy nie zaczęłyby uciekać w popłochu. Włącz. Kolejny. Jeszcze jeden. Kolejny jest. Jak na złość akurat tam, gdzie byłem. To jest ciekawe, że mogę zaczepić w ogóle o to. Ale w sumie ta linga to ma duży potencjał do zaczepiania się w sumie o cokolwiek.
Dobra. System jest prawie zniszczony. Ostatnia szczekaczka też zniszczona. Billboard może się oznaczył? Oznaczyły nawet. Jeden jest zaraz za mną. O, tutaj obok już widziałem nawet. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo jestem teraz wkurwiony, nie? Literalnie w trakcie, teraz jak czyściłem sobie tu, tam wyrwaliłem billboard powietrze. Na szczęście zapisało mi zniszczenia, jakich dokonałem w tym mieście. Ale kurwa mać! W trakcie po prostu akcji grań skraszowała i musiałem kurwa... Nie dość, że ją załadować jeszcze raz. To jeszcze musiałem to specjalnie kurwa dolecieć. Nie chciał mi się po prostu marnować flary, nie? Masakra. Dobra. Dobra, i zobaczmy tutaj do odznaczenia te dwie rzeczy. Dobra, mam 5 flar i 5 markerów, dobra, bo tak, bo jak wychodzę z gry, to się od razu to wszystko przeładowuje. Miasteczko. Kurde, wiecie co mnie boli? Jest trofeum, żeby przejąć bazę wojskową. Tylko, że mi już żadna baza nie została do przejęcia. Ajajaj, będę musiał specjalnie chyba na nową grę wejść. O, chyba że tutaj jakaś mi się znalazło. Tutaj to się nazywa kolonia karna. Tak to jest nazywane w achievementach, bo jest achievement, żeby wyzwolić 3 kolonie karne, więc to jest pewnie to właśnie. Kurde, nie wiem, jeśli tutaj ten taki ala magazyn broni powiedzmy się liczy jako baza wojskowa, no to może dałoby się też i tam coś kurde z tym podziałać. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, czekam przy naszym koleżance. Jelata has been set free from the tyranny of the DRM. Hope you enjoy a town free of those annoying speakers blaring out Di Ravello's nonsense. Resista. Okej. Dobra, ale właśnie to jest ciekawe, bo to jest to. Patrzcie, kolejne miasta przejmuje i ten speaker od Di Ravello się nie odzywa praktycznie. Co jak dla mnie jest aż dziwne, bo się odzywał za każdym razem, kiedy przejmowałem jakąś bazę wojskową, nie? I gadał, że coś tam, więc ją rozpierdoliliśmy na kawałki, no i teraz jesteśmy bla 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 bla, nie? Także to jest naprawdę intrygujące, że Di Ravello, jeśli chodzi o miasteczka, to ma to totalnie gdzieś, nie? Ale jak przejmujemy bazy wojskowe, to nagle zaczyna płakać. Tylko, że ten płacz ukrywa takim durnym propagandowym pierdoleniem, nie? Dobra. Ej ty, a w sumie? A spróbujmy czołgiem teraz się zabawić. W sumie nie po to kurde zdobyłem ten czołg, żeby z niego nie korzystać. Skierkę na razie schowamy. Dawaj tam nie mój czołg. Jeszcze bawarowy to jest najlepsze. A co jest jeszcze lepsze? Ma w sobie nitro. Ma też turbordosko. Co mam, ladies? Ej, co? Co? Jakim cudem ten czołg tak szybko padł? Chyba moim błędem było nieużycie osłony bawarowej, zanim tam wjechałem. No i niestety, na czołgu nie mogę sobie przyzwać ponownie za szybko, więc dobra. Nie, wozy bojowe, śmigłowce, wracamy w takim razie do Navajo. I zabawimy się w sposób prawie że klasyczny. To jeszcze jak ładnie kurde przodem. Się
gdzie byliśmy? Requesting additional support. O, tutaj. Reports of hostiles in the area. All units respond. Ready? Transformator, podstacja. Dla mnie to jest żartem, że mogę zasypać to rakietami, to spustoszenie się nie nabija od tych strzałów rakiet, nie? Tak jakby albo ktoś musi zginąć, albo coś musi wybuchnąć dodatkowo, żeby to się skierowało. No patrzcie, już praktycznie obronę tego budynku zrównałem z ziemią. Otwarte jest z każdej strony. I dalej spustoszenie nie nabija. Jeśli tego brakowało, żebym się kurde dał zabić, jak skończymy pracę. A już niestety i to udało mi się parę razy tu zrobić. Dobra, nie czekaj, w sumie po co? Czego ma się iskierkę? Co? HQ, additional support incoming shortly. O, tu się nagle napił prawie full. Magnetyczność tych granatów jest aż śmieszna. Znaczy termolokacyjność prawda? To jest termonawierzanie. Bueno? Copy that. Reinforcements inbound. Zanim przejmę sobie ten śmigłowiec, to tylko jest granaty. This is dispatch, sending ground reinforcements to your position. Dobra. This is dispatch. Request received. Reinforcements on route. Ej, ale nie! Dobra, trudno. Trudno się mówi. Skierka w dłoń. Engaging the target. All units converge on the following coordinates. Dawaj, bo jeszcze szczekaczki trzeba zniszczyć. Na szczęście są tylko trzy. Dobra, i jeszcze jedna. Jest. Dobra, jeszcze billboard. Jest może oznaczony? Jest. Dobra, gdzieś tutaj. We've lost him. Get back to your post. Dzięki. Dobra. O. Kurde, Rico! Rico! Działaj ze mną! Flaga w górę. Kolejne miasto i kolejna prowincja dla rebelii. Jeszcze trzy. Tylko z tą trzecią niestety... Ta trzecia sobie jeszcze poczeka niestety. Bo na ten moment mogę wyzwolić jeszcze tylko dwie prowincje. Czyli... konkretno tutaj całe jedno miasto Cittadę di Ravello. Cittadę to jest chyba stolica, jeśli się nie mylę. No i tutaj prowincję Prima. I tą jeszcze prowincję, myślę, możemy w tym odcinku wyzwolić, a na początku kolejnego zajmiemy się Cittadę di Ravello, a potem może jakąś fabułą.
O Jezu, zaś! Że serio, czemu tu musisz tyle tych posterunków policji? A może nie, zapytam inaczej. Czemu te posterunki się tak ciężko się przejmują? To jest lepiej określone. Tak, po to wybrałem to, żebyś w trakcie lotu zmienił na karabin. Jeszcze jedno. I teraz, kurde, jeszcze jeden taki ciekawy achievement widziałem. O, akurat gość jest sam. Nie! Wybuchuje. Wiesz, takiego odosobnionego typa bym chciał znaleźć. O, może być. Żyje? Na złość niestety nie. O, ale ten żyje. Masz? Na razie, mordo. Sweet chaos and destruction. O, prawie milion w ogóle punktów chaosu mamy. Akurat fajnie. Chwilę nabije też kolejny achievement, ale kurde. Myślałem, że trzeba to jeszcze zdetonować, a nie, wystarczyło to po prostu do gościa przyczepić i to wystarczyło. Ale szczerze się dziwię, że tego nie wykorzystywałem tego, jak tylko dostałem do ręki te bomby, nie? Co mam? Ty, mam mam Peacebringery? Nice! Ty, nie wiedziałem, że sobie to zmieniłem. Chowaj to. Skierkę. Zobaczmy, czy jest teraz tutaj gdzieś ten... Czy jest gdzieś tutaj ta... butla, do której mogło się przyczepić. Ale... chyba niestety nie. Dobra, trudno. No niestety, na pomnik błyskawica się nie bardzo zdaje. No ale jakieś duże, czy duże. Duże szkody nawet, że zrobiła. Duża dziura powstała w tym pomniku. Druga. O, nice! Piąty poziom zadymy! Ej! Nie strzelaj za swojego! Kto do mnie teraz strzela? Dawaj, bo jest szansa, że helikopter bawarowy się tu kurde zjawi. Ja nie powiem, trochę na to liczę. Find the rebel. Pursue aggressively. Jeszcze nie ma go niestety.
opustoszenie, jazda. No jeszcze tyczkę tylko trzeba nabić. Co? Czemu się zresetował? No nie! Czemu się zresetował progres? Teraz to się czuję oszukany. Miałem 5 gwiazdek i co nagle tak z dupy się to wyzerowało? Dobra, i tutaj gdzieś tam cały. Understood. We are providing additional manpower at your location. Target has left the area. Serio, gdzie jest ten generator? Okej. Okay. A kapitan się pewnie gdzieś buja po mieście. Mierzenie tego typa to jest czasami problem. Chodzi z obstawą, nie? Ale ciężko jest go namierzyć. Nawet drogą lądową, nie tylko latając śmigłowcem. To już to niestety nie oznaczył. No i mam teraz problem. O! Czekaj, może jest tu? W ogóle, czy ta śmigłowiec jeszcze lata, nie? To jestem aż zdziwiony, bo on cały czas się dymi. Skakuj. No jak nie żyją? Przecież strzeliłem do tyba, bo on coś mi zrobił! Get to the following coordinates immediately. Ja pierdolę, ale jakie to jest kurwa zjebane czasami. Dzięki stary, czemu się tu nie pojawił jakieś 5 minut temu? Miasto nasze. The town of Bellavia has been liberated. The beautiful street for which it is named is no longer spoiled by the sight of beret-wearing psychopaths. Continue fighting, amigos. Zamierzam. Vista Fonte to jest nasz kolejny cel. O, luchador. Bardzo ładnie wyeksponowany. Kurwa, wy jak na złość. Oni jak na złość normalnie te posterunki zostawiają. Już w ogóle jakieś spustoszenie było lekko zasiane, widziałem, tylko że to nie przeze mnie. To, że te skanery naprawdę zżerają aż tyle czasu, żeby je kurde czasami. Zdeaktywować. To aż boli. Tu.
upon your town. An E-square, made resplendent with scorpions. Trochę mi zajęło, kurde, zorientowanie się, kto do nich strzela i czym, nie? Additional support has been approved and should reach your location shortly. Troop support inbound. Hang in there, ground team. Cele więzienne. Z tym jest czasami problem, żeby to tak dobrze przeprowadzić. Szczególnie przez takie symbole, które po prostu wiecie. Tak na gdzieś. Może nie tyle zmaterializować, tylko po prostu gdzieś tu przejść. Nie? A niestety, raz dostanę strzał, bo lekki damage od czegokolwiek. No i włam się przeżywa, niestety. Irytujący jest fakt, jak nie chcę tego mogę. Wiesz? Nie? Teraz stój, powinien być koniec. Dokładnie. Additional troops inbound. Sending additional reinforcements to your location. Yeah. Dobra. Kolejny. A tu jeszcze nie wszystko zniszczyłem. Jeszcze coś się stało. A, nie, tak się nie godzi. Jodniczek. Tak, jest to. Situation has escalated. Additional reinforcements on route. Attention, we are sending tanks to your location. Trap? Dobra, daj mi kryszkę. Pierdolę, ile się może z tym jebać? Tanks are inbound to your position. Dobra, jeszcze billboard mi gdzieś został. Za mną. Gdzie konkretnie? W tym kierunku. Dobra. Jeszcze go nie widzę. Ale co to robiły? Locate the rebel immediately. Do not let him escape. Okej, przy okazji to jest gdzieś taśma Virevelo. Chyba. To sobie możemy przejąć. Jedna rzecz mniej do... zgadnięcia. Na szczęście się taśma nie odtworzy, więc... Znaczy na szczęście... W sumie szczęście, nieszczęście... Ja tak lubię sobie słuchać podczas nagrania. I tak dalej, bo wam to i tak... Wiadomo, wam i tak już wszystkie te taśmy puszczę po prostu, jako jeden zbiorczy odcinek, nie? Co byście mogli posłuchać. Hostile contact! All units converge on these coordinates. ASAP! Znacie angielski i rozumiecie, co aktor gada, czy po prostu chcecie poczytać napisy polskie? No to już tam wasza brocha. Proszę bardzo. Okay.
Jeszcze teraz idziemy tu. I zobaczmy, czy coś Alyssa powie. Czy sobie tego właśnie nie skancelowałem tym fast travelem, ale chyba nie, chyba powinna coś powiedzieć jeszcze. Kolejny posterunek policji, jak na złość. No nie, chyba się z tym fast travelem trochę pośpieszyłem. Dobra, trudno się mówi. No to nie usłyszymy tego, co powiem. No ale on też jakoś mega dużo nic istotnego nie mówi. Tylko tam po prostu mówi, żeby ciągle walczyć za rebelię, że kolejne miasteczko zostało uwolnione. All available units to these coordinates. Repeat. All units to these coordinates. Okej. Okay. Wiecie, co jest zabawne, że wbrew pozorom w nocy tych billboardów lepiej się szuka, bo one są po prostu oświetlone wtedy. Co też zazwyczaj widzę na wyjściach z tych miejscowości, więc to jest też takie ułatwienie. Kolejne i zaraz ostatnie. Dobra, i teraz mogę rozwalić tutaj parę rzeczy, żeby się nabić właśnie. Ten. Flagę wciągnę, więc mogę ze śmigłowca zrezygnować. Gdzieś. Jedno wsparcie. Mieczek. Okej, no to nie do końca poszło po mojej myśli, no ale... Ominęłem typiarzy, to jest nawet... Spoko rzecz. Tam. No i proszę bardzo. Uwaga. Hostile contact. All units to these coordinates. To poszło bardzo szybko. No i w tym odcinku jeszcze zostało nam jedno miasteczko do wyzwolenia. I zarazem jedna prowincja. No ale to jest dosłownie obok siebie, więc tutaj nie będę fast travela użył, tylko po prostu się przelecimy. No, to też zaraz tam. No, a przy okazji podłożymy sobie kilka ładunków. Win, and it's annoying to watch them try and fight back. Now is a really good time for the citizens of Agro, because Frico and the Rebellion have freed the town from Diravelo's thugs. Libertate! All units, we have reports of violence. Copy that. Reinforcements inbound. Initializing search protocol. Find the target as soon as possible. Citizens, be advised. Rebels can be identified by their long hair. Hey! Get down from there! I got him! He's for more information on the general... Vietnam? Oh. I probably should stop doing that.
Że tak powiem, czekam właśnie, czemu to się nie detonuje. This is dispatch. Request okay. Received. Reinforcements on route. Cięć kolejna. Jeszcze 13 ich zostało. Nie dużo. This is dispatch. Reinforcements have been sent to your position. Na szczęście nie ma tutaj systemu na sobie dobrego. Jeden billboard. Bolstering forces at your location. Neutralize the target ASAP. Bo mnie chyba jest tutaj gdzieś obok. Albo... O, gdzieś tutaj. Właśnie. Perfect. Bum. Ja sam zaraz wybuchnie. No a reszta już jest pewnie na posterunku. Dobra, mogę tu wezwać rebeliantów od razu, ale... Niestety, spostrzenie tu ze Simon. Lepiej jak tutaj sporo rzeczy wybucha tak naprawdę. Tylko spostrzenie się nabija momentalnie. Sending ground reinforcements to your position. Jest tutaj może ta? Leczka taka? Group support inbound. Hang in there, ground team. To nie widzę niestety. Nie ma. Dobra. All units on alert. Re-establish visual contact. Dawaj. Target is at large. Re-establish visual contact immediately. Pięknie. Ostatnie miasteczko i ostatnia prowincja w tym odcinku. No a w kolejnym odcinku zajmiemy się ostatnim miasteczkiem i ostatnią prowincją. Wróć, i przedostatnią prowincją w ogóle w całej grze. Nie wróć, nie, w tym regionie, przepraszam, bo jeszcze na te cztery zostały odosobnione na górze. Te odznaczenia. Proszę bardzo. No i to tyle. Dobra. O, tutaj zostało nam to jedno. W ogóle samo to, że jedna, że cała prowincja to jest tylko i wyłącznie jedno miasto, nie? Bo wiecie, nie mówię o sztabie, bo sztab to jest po prostu baza wojskowa. Bardzo mocno zresztą ogarnięta. Tu mamy co? No też sporo rzeczy. Sporo zbiorników paliwa widzę. Ale tutaj, jedno miasto i samo to miasto jest jedną prowincją. Także nieźle. No i tutaj jeszcze zostało Insula Lacrima, nie? No ale właśnie. Tutaj pytanie. Czy to się liczy też jako... Czy to też będzie jakaś akcja, czy to jest taki dodatkowy region tylko dla mnie, który ja mogę sobie przejąć tak po prostu, żeby był wolny, nie? I tyle. Bo jeśli mogę, to szczerze bym sobie zobaczył. To i owo. No ale to już myślę, ja raczej zrobię sobie na własną rękę. Ja się tutaj fast travelnę tylko. Już tam ki z tym, co tam mogła mówić Alyssa. Dobra, mogę skorzystać po prostu, bo i tak mamy tutaj śmigłowiec, z którym sobie polecę. No to na Insula Lacrima. O! O, a to ciekawe! Grawitacyjne pole kontrol... Co? Ty, to było intrygujące. No dobra. Ciekawe, czy dolecę w ogóle do tego. No jak nie tym, no to może gdzieś dolecę z tego. Gdzieś dolecę dalej z samolotem.
wiecie, dalej na tyle, żeby samą moją osobą tam dolecieć. No okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Just Cause 3, w którym zajmiemy się, poza oczywiście wyzwoleniem tej przedostatniej prowincji w Insula Striate, zajmiemy się też jakąś misją fabularną. Tylko jeszcze myślę, czy robić misję, wiecie, tą fabularną, którą gra chce, abym robił. Konkretnie tą tutaj, z Rosą Manuelą, czy którąś właśnie jednak z tych dwóch. Zobaczymy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!